trafionych rzutów osobistych, bo tylko 17% rzutów osobistych trafionych oporował w poprzednim spotkaniu. Zobaczymy, czy uda się lepiej poprawić te statystyki. I mamy pierwsze oporowa. Niedużo niecelnych rzutów na początku tego spotkania, dużo niecelnych rzutów pod kosza. A i walczą blok jeszcze tutaj. Czy będzie ponowienie akcji skutecznej i dalsze punkty? Tak jest. Piękne wejście z layupem Bartosza Treli numerem 3. A drugi nie, zdarza się. Akcja idzie szybko. Nie mają czasu tutaj zawodnicy Moneyball, zdaje się. I ma to sens, proszę Państwa. Zaraz panu Państwu powiem dlaczego. Piękne ponowienie i jest im na rękę. Tutaj mamy wyższych zawodników w drużynie oporowa, którzy powinni wykorzystywać swoje przewagi w środku, czego i rozrzucamy strefę dalej do linii. Tak jest. I mamy pustą pozycję, rzut za 3, numer 28. Sokok próbują wysokie krycie, zacieśniają środek, bardzo tam na pograniczu kroków już było wejście. Będzie rzut za 3. Jest! I tutaj nietrafione rzut, wyprowadzają szybką akcję znowu. Ale zdążyli się ustawić zawodnicy oporowa. Szybkie wejście teraz do środka. Okazał się. Oj, piękny rzut do odejścia. Piękny rzut. Kubicz. 15 punktów na mecz. 45% za 2. 43% prawie za 3. Bardzo wysokie tutaj procentowe. Niecelne to były rzuty. Cześć. Wszystko grają, ale teraz już widzę, że tempo coraz będzie zwalniało. Ale zobaczmy co będą grali w ataku, że teraz zawodnicy Moneyball. Zmienili teraz krycie, zdaje się, na podejście one to one, man to man, jak to mówi. Za Moneyball. Ma za 3. Niecelna. Zbiera i będzie kontra. Nie widzę tego, ale zdaje się, że biegnie sam na kot. I zakończył tą burza. Prawie nie jażdżę liczę, nieważne. Znowu przechwyt, znowu tutaj obrona skuteczna. Szybko, ewidentnie grają szybko. Dokładnie. Zgadzam się tutaj z zawodnikami oporowa. Księdziak gwizdnął punkty za ikonę. Dokładnie. Nie ma co panikować, drużyna oporowa. Aczkolwiek wizualnie wygląda, jakby Moneyball narzuciło swoje tempo oporowe. Oporów odpowie. Zobaczymy. Widzę piłki, ale ufam, że... Oj, będzie rzut blok. Piękny tutaj blok. Piękny blok zawodników Moneyball. Zawodnicy oporowa. No i trzeba grać ze środka. Panowie, trzeba grać ze środka. Macie tam przewagę, grajcie je przewagę. Piękna zasłona bez piłki. Wyprowadzenie zawodnika z 20 numerem 28. Piłka tutaj takim rzutem na taśmę i będzie wyprowadzenie do rzutu za 3. Tak jest. Nie, przepraszam, długi rzut za 2. Ale z pustej pozycji Michał Kubicz. Tutaj lider też z tyłu stoją. Zdaje się, że tutaj boją się tutaj tych rzutów za 3 jednak mimo wszystko. Moneyball. I mamy kolejny faul. Oderwała się, że nic nie mówi, nie ma kroków. Będzie wychodził mecz na pustej pozycji, to jest jego pozycja, pewnie będzie punkty. Tak jest. Dźwignie w kurwek za 2. Liczymy na dalsze, dobre tempo, dalsze dobre zawody. Od razu rzuca, nie zastanawia się. Bartosz Kolełek ma pewną rękę, żeby zagrać. Chciał zagrać tutaj bez kozła. Rzut za 3 i pięknie. Krzysztof Kubicz za 3 średnio. Jakby nie dziwi to, że zbiera. Zbigniew Kurełek, kolejny pewny rzut. 20 punktów Zbigniew Kurełek. Zbigniewa Kurełka. Jak ufają mu koledzy, ale teraz ponowienie akcji. Jarena Szeczkowicz, kolejna zbiórka, gra na styku. Jest jeden rzut za 3. Sprawia, że jest remis. Wymuszony tutaj przerzut, ale też na Zbigniew Kurełek pięknie. 22, nie pamiętam, za krótko kibicuję w rondzie. Numerem 9, ja proszę Państwa. Spokojnie rozgrywają swój hazard. Te 3 punkty. Nie ma, także, ależ tutaj przewaga znowu na jeszcze oddanie będzie szybki atak, 6 sekund do końca. Do rzutu i mają to. 37-32 Moneyball. Skończyła się faulem, to jest ta rzecz, tak ocenił sędzia i
Kielce wyprowadzona piłka 11. Oj, tutaj zdziwione krycie, skończona agresja, piękny wypaczu, tutaj bardzo strzała Boczara i celny rzut za dwa punkty. To siódmy punkt już Pawła Boczara. Zupełnie niekryty Michał Zdrojela i słusznie, że nie dają wejść. Szkoda tylko, że przekraczają przy tym przepisy i to już drugi faul w tej kwarcie. Szybkie dwa faule. Będzie rzut z dalekiego półdystansu i siedzi, proszę Państwa. Po dwa moneyball, 13 punktów do końca akcji. Będzie rzut? Nie. Straszą tutaj rzutem, straszą, ale nie chcą, ale pięknie tutaj. Mart pięknie chodzi. Nie zdążają chłopaki z Oporowa w tych akcjach. No i jest przewaga 5 punktów. Ale chłopaki z Oporowa z kolei zdaje się, że mają pomalowane bardzo poważnie w ostatnich akcjach. Tutaj piękny blok, Barta Strela. Doskonały blok. Sesja na piłce. Pusty zawodnik zupełnie i znów nietrafiony rzut, ale dziurka, Jerena Szczeszkowicz, ależ on atakuje tą tam rzuty niż normalnie, ale widocznie tak to już jest. Ale jak widać, nie do końca się opłaca, bo oba rzuty nietrafione, ale poprawi. Typa. Dwóch rzutów. Mamy bardzo, bardzo mecz na styku, niski wynik, dużo obrony, dużo nietrafionych rzutów i zgodnie z tym, co mówi. Dobra obrona, teraz Bartosz Strela pięknie usnął, to nogach wyprowadza szybki atak. Zakończy sam jeszcze w dodatku? Tak jest. Są punkty, proszę Państwa, są punkty. Zanim moim zdaniem przed tak wynika, tak to wygląda przynajmniej z czterech tego meczu. Dwa, trzy. I proszę Państwa, jest tak zwany gambling w obronie. Nastąpił w tej chwili, trenerzy nie lubią, jak tak zawodnicy się zachowują, zwłaszcza w momencie, w którym przekroczą. Cóż tu zagrają? Jeden na jeden próbuje Bata Strela. Zbigniew Kurylek. Historia tego. Mam pewne podejrzenie, kto będzie rzucał w tej akcji, ale nie będę Państwu zdradzał. Chyba miałem rację. Zbigniew Kurylek, 28 punktów. No, ale tutaj piękna zbiórka w ataku. Domyślam się, że to pewnie Jerena Szczeszkowicz, aczkolwiek nie mam potwierdzenia tutaj na tablicy. Taki jest Jerena Szczeszkowicz. Kolejny tutaj, ponowienie kolejne i faul. Brawo, Jacek Poznański, zbiórka w ataku. Konsekwentnie o tablicę, konsekwentnie nieczelnie. Druga szansa. O, jeden, drugi. Bronią Oporów, broni, ale tutaj zapatrzył się sędzia jednak przewinienia zawodnika z numerem 3, zdaje się. Zdawałoby się, że piłka sporna powinna być za moneyball, ale nie znam, proszę Państwa, przyznam się tutaj bez bicia, nie znam dokładnie podpuszcza tego typu. Jedno posiadanie to jest 3 punkty. Można rzucić 3 punkty w jednym posiadaniu, więc nawet jeżeli trafi teraz. Paweł Boczar, a trafi. Trzeba rzucać za 3, jeżeli chce się wygrać mecz. Jest rzut za 3, nietrafiony i mamy koniec.